Jeszcze tylko nam jedna gwiazdka zadań została i będzie kurde wsio. Będzie po temacie. O, tutaj coś mamy. Proszę, proszę, kurde. Myśleliście, że co, że nie zauważę? O, tam u góry jest skrzynka, więc tutaj wypadałoby się wybrać. O, jest karta w końcu. Kto tym razem? Kogo witam, kogo goszczę, jak to mawiają. I ostatnia gwiazdka zadań! Dobra, kogo żeśmy teraz zdobyli? To był chyba ten. Edgar... Strougler. Wynalazca fałszoskopu 1703 do 1798. Czyli no trochę sobie pożył ten pan. Dobra, zbieramy sobie gwiazdkę zadań ostatnią. O, co tutaj mamy? O kurde, odblokowaliśmy sobie jakiś tutaj ten strumień wody, który utworzył nam fontannę. Ej, fajne! Fajny bajer. Czemu czegoś takiego nie zrobili w wersji na PSX-a? To mogłoby być dobrze zaimplementowane, kurde. O, i ołtarzyk. Czyżby profesor Sprout chciała nam się tutaj oświadczyć? Zaraz zobaczymy. Congratulations, Mr. Potter. You completed the challenge. You've collected all the challenge stars. 20 points for Gryffindor. Now off you go. Okej. Więc zebraliśmy wszystkie kurde gwiazdki. Fajnie. I drzwiczki się nam teraz zamknęły, ale na szczęście mam drugi save w razie co, więc jeżeli coś pominąłem w szukaniu tych gwiazdek i robieniu challenge'u Profesor Sprout, to najwyżej sobie wczytam wcześniejszy zapis. A teraz pozbierajmy sobie fasolki i zróbmy sobie może coś jeszcze. Bo 47 minut odcinek, to wiecie, to tak trochę za krótko. No ale myślę, że zrobimy sobie jeszcze tutaj jedno zadanko i wtedy skończymy tą sesję, żeby już po prostu mieć tą pełną godzinę i tyle. I będzie wszystko git. A teraz mniam, mniam, mniam. Fasolki Bertiego Bota. Ciekawe, czy są to dosłownie te same fasolki, które możemy kupić w jakiejś stonce czy w jakimś innym sklepie. Swoją drogą jest tutaj taki mini spoiler. Hagrid tutaj coś ciekawego robi. Ale wam nie zdradzę, co to jest, bo dopiero od następnej sesji dowiemy się prawdopodobnie, co on tutaj zrobił. A osoby, które wiedzą, co on zrobi, to proszę nie spoilerować dla osób, które nie wiedzą. There you are. I hope you did well in your herbology class. I've got something I need to talk to you about. Be best to discuss it back at my hut. Meantime, you're gonna be late for your broomstick training. Off you go. Tak zauważyłem, że w ogóle dialogi w wersji na PC są o wiele dłuższe niż w wersji na PSX-a. Jeżeli się tak wsłuchacie w ogóle w linie dialogowe, to możemy nawet rzec, że dialogi w wersji na PSX-a są mega okrojone i niektóre praktycznie są nawet niedokończone. Co oczywiście robi wersja na PC-ta, to to, że uzupełnia nam te dialogi i to jest fajne. Ty? A co tam Ron robi? Przecież tutaj zamknięte było. WTF? Here comes Neville. He looks quite upset. Best go and see what he wants. Please help me. So Longbottom has gone snivelling to you, and you want me to give you his precious remembrall. I think I'll leave it somewhere for Longbottom to collect. How about up a tree? Think you can catch me? Come on then, Potter! Give me back Neville's Remember-All, Malfoy. You want the Remember-All back? See if you can catch it. And you better watch out for my bludgers, Okej, dobra.
chyba mamy odwrócone sterowanie, więc trzeba to zmienić, kurde. W przód, w tył, skręć, przyruszczki. No dobra, w takim razie lecimy za tym dzieckiem Neostrady. No bo takiego zwrotu akcji to ja się nawet nie spodziewałem, nie powiem, że nie. Nie no, w sumie spodziewałem się, po prostu było to pewne, że Malfoy zaciupie temu Longbottonowi jego przypominajkę, więc teraz po prostu robimy to samo co w wersji na PSX-a, czyli gonimy Malfoya. Po dosyć ładnym lesie swoją drogą. Szkoda, że to nie jest jakiś pełnoprawny poziom, gdzie Harry po prostu może sobie po nim biegać i szukać jakichś skrzynek. Bo szczerze powiedziawszy, do tego miejsca nigdy nie wracamy. A szkoda naprawdę, bo uważam, że ten poziom ma potencjał na taki, powiedzmy, chodzący poziom dla Harry'ego, a nie latający za tym nieudacznikiem i przegrywem życiowym ze ślizgonów. You've got my remember all back. Thanks, Harry. I'll be able to find my toad now. Come here, Trevor. Come back. I remember now. I left Trevor near the herbology class. There are plants there that eat toads! Mr. Potter, I'm Professor McGonagall, Deputy Headmistress of Hogwarts and Head of Gryffindor House. Although I do not approve of your chasing Malfoy about, I'll admit you have remarkable talent on a broomstick. Ordinarily, first-year students may not compete in Quidditch. In your case, we might overlook that rule. Harry, Gryffindor's first Quidditch match of the year is later this afternoon against the formidable Slytherin team. See you then. Jakie to jest głupie, nie? Harry po prostu poleciał uratować przypominajkę Neville'a i dostaje jeszcze jakieś dziwne przywileje od, kurde, profesorów, jak nie profesorów, to od jakichś jego znajomych i tak dalej. Ja rozumiem, że Harry jest po prostu znany w Hogwardzie i tak dalej, no bo w końcu jego rodzice zostali zamordowani i tak dalej. I jest tym chłopcem, który przeżył. No ale no kurde, ja uważam, że on ma zbyt wielkie przywileje. Tak szczerze, i on jest takim zbytnio wielkim wygrywem. No ale to tylko jest moje zdanie, ja w sumie to zawsze tak uważałem, jeżeli chodzi o Harry'ego. Mimo, że lubię go jako postać, to jednak ma zbyt wiele, że tak powiem, przywilei. No ale to jest moje zdanie w tej kwestii. Ale jak widzieliście, pogoń za Malfoyem nie była jakoś super ciężka, po prostu to było coś podobnego co do wersji na PS1, tylko z tą różnicą, że sceneria była troszeczkę lepiej zrobiona w wersji tutaj na PC i jako tako to wszystko lepiej moim zdaniem się prezentowało. No i tutaj nam się bramka odblokowała, widzicie, kurde? Mamy drogę do Hagrida. Teraz musimy poszukać co jedynie save'u. No ale myślę, że to nie będzie jakoś super wymagające. Swoją drogą bardzo lubię tutaj to przejście, nie? Taka bramka fajnie otwarta. I wejście do lasu. Jak ja uwielbiam lasy w grach. No dobra, i teraz raptem jesteśmy w jakimś zupełnie innym miejscu, nie? Gdyby była to wersja na PSX-a, to tutaj pewnie byłoby coś takiego, że ten teren byłby oznaczony niewidzialną ścianą, że w sensie tutaj przykładowo byśmy już mogli maksymalnie dotąd dojść. Nigdzie dalej. No i teraz musimy znaleźć chatkę Hagrida. Fajna w sumie droga do chatki, nie powiem, że nie. Przez drzewo, kurde, które ma dziurę w środku. I ta woda, która jest ładnie zrobiona. Tam jest dopiero książka zapisu, serio? To najwyżej nie, gdzieś tutaj zaraz zapiszemy, o ile jest taka możliwość. Zobaczmy, może tutaj gdzieś coś będzie. Tam mamy skrzynkę. O, i żółwika mamy. Ho, ho, ho.
Myślałem, że to będzie na takiej samej zasadzie, co wiecie, w więzień Azkabanu, gdzie mogliśmy wskoczyć na takowego żółwia i po prostu zabić go, innymi słowy. Ale jak widzę, to nie działa to tak. Naprawdę mega bezpieczna droga do chatki Hagrida, nic tylko powinszować za taki pomysł. Dobra, tutaj mamy zebrane fasolki. Tutaj jeszcze kolejną skrzynkę mamy, którą warto byłoby otworzyć, nie żebym się czepiał. Ale nie wiem, czy dam radę. Chyba będę musiał stąd doskoczyć, żeby ją otworzyć. Dokładnie tak. Tego żółwia sobie po prostu zignorujmy i otwórzmy jeszcze tę skrzynkę. Co tutaj będziemy mieć? Aha, jedną fasolkę. No to kurde, mega poświęcenie dla jednej fasolki. I taki tunel, kurde, fajny. Kamienny. Auć. Skok! 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 Dobrze! Chochliki, kurde, proszę mnie nie atakować. I teraz mam jeszcze... What? What? Co to było? Złota skrzynka. Kurde, no przydałaby się jakaś karta kolekcjonerska, nie? Żebym się czepiał czy coś. Dobra, palcie gumy ode mnie. Szybko, 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 szybko. Rush, 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 rush. Rush, rush, rush. Pokonajmy z powrotem tunel kamienny. Dokładnie tak. No dobra, jesteśmy z powrotem i teraz spróbujmy dostać się tam do góry, do książki zapisu, bo nie powiem, że nie, tutaj warto byłoby już skończyć ten odcinek, żeby dobić do tej godziny, bo mamy na razie 57 minut. Dobra, 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 widzę, 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 książkę widzę, widzę. Ja widzę! Dobra, i tutaj możemy sobie legitnie skończyć. W następnej sesji będziemy... dalej podążać przez las, przez ten piękny krajobraz, gdzie mamy tutaj ładne drzewka posadzone i ślepe uliczki i dziury, które w zasadzie jedyne co robią, to powodują, że Potter ginie. Zresztą sam mogę wam zaprezentować. No, Harry niestety miał dosyć swojego żywotu. No, trudno się mówi, żyje się dalej. Ale Hamyń, kurde, nie dali mi pełnego zdrowia, ale ciule wrenne z tych twórców. No dobra. To by było na tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że wam się Let's Play podoba, że przypadł wam do gustu. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, zapraszam do subskrypcji, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję. Odwiedzenie moich socjali, linki są pozostawiane w opisie, czyli wiecie, grupa na Facebooku, grupa na Discordzie, fanpage. No i cóż, mam nadzieję, że jestem informatywny i że w sposób ciekawy prowadzę Let's Play. A my widzimy się w kolejnych odcinkach z Harry'ego Potteru, Harry'ego Potteru, ta, To było bardzo polskie. Harry'ego Pottera i kamień filozoficzny na komputery. Trzymajcie się, cześć i miłego dnia, wieczoru. Zależy, kiedy to oglądacie. Po prostu siemka.